Poetycko, nostalgicznie i inspirująco było w piątkowe przedpołudnie 20 maja w bibliotece publicznej, a właściwie w jej ogrodzie. Z myślą o kozienickich seniorach z Dziennego Domu Senior Plus zorganizowano spotkanie zatytułowane Poetyckie Inspiracje. Przybyłych gości przywitała dyrektor biblioteki Elżbieta Stąpur, życząc niezapomnianych wzruszeń i lirycznych doznań. Z okazji zbliżającego się Dnia Matki złożyła też serdeczne życzenia wszystkim mamom, po czym zaproszeni kozienicy poeci zaprezentowali swoje wiersze i krótkie opowiadania, a byli to Krystyna Leszkowicz, Halina Markowska-Budniak, Andrzej Opiłowski oraz Jelena Jasek. Zgromadzeni wysłuchali też krótkich biogramów każdego z poety zaprezentowanych przez Monikę Latkowską, Annę Gole i Annę Paduch. O muzyczną oprawę całego spotkania zadbał zaprzyjaźniony z biblioteką Klub Seniora Złota Jesień, który zaprezentował utwory związane tematycznie z Dniem Matki, ale nie zabrakło też nutki dobrego humoru i dowcipu zawartego w piosenkach zespołu. Na zakończenie za piękne chwile z poezją i muzyką podziękowała kierownik Domu Seniora Aleksandra Majcher-Wójcik. Nie zabrakło też wymiany upominków. Seniorzy podziękowali za występy, były też kwiaty i rękodzieło dla pracowników biblioteki, a poeci i goście otrzymali upominki książkowe. Całe spotkanie upłynęło w miłej, serdecznej atmosferze.